Dzień dobry, z tej strony Jacek Michalski, a dzisiaj zaczynamy kolejną część kursu. To będzie ten dział bardziej teoretyczny. Zrobimy wprowadzenie do systemów dynamicznych i podstawowe obiekty automatyki. To są kompletne podstawy, jakie trzeba z automatyki znać. Także dzisiaj będzie trochę teorii. A zaczniemy od podstawowego układu, który będzie obowiązywał. Jest to układ automatycznej regulacji. Jest to podstawowy układ automatyki, który trzeba będzie znać. Na zajęciach następnych taki układ zbudujemy, a dzisiaj zrobimy całe potrzebne wprowadzenie, żeby zrozumieć jego działanie i być w stanie go zbudować. No to od początku te bloczki, które tutaj są, oznaczają wzmocnienia sygnału, a na tych liniach są sygnały. Po prostu one oznaczają przepływ sygnału, a bloczki będą oznaczać wzmocnienia. No i jak to interpretować? WOT to jest wartość zadana, którą na cały układ zadajemy. Ona jest porównywana z wartością mierzoną obiektu y od t, czyli wyjściem z tego obiektu. Na sumatorze tutaj następuje dodanie wartości w, odjęcie wartości y, i wynikiem tej operacji jest sygnał e, czyli uchyb. Uchyb trafia do regulatora, a regulator wysterowuje sygnał u, czyli sygnał sterujący obiektem. No i w ten sposób taki układ regulacji działa. Mamy jakiś obiekt, jest to cokolwiek, co sobie zamodelujemy. Może to być jakiś zbiornik wodny, gdzie chcemy kontrolować poziom wody w tym zbiorniku. No i wtedy na wyjście wyprowadzamy poziom wody w zbiorniku, które, który trafia na wejście poprzez tor sprzężenia zwrotnego, który jest tutaj. Jest porównywany z wartością zadaną, i na podstawie uchybu, czyli różnicy wartości zadanej i mierzonej, regulator wysterowuje. Sygnał dla obiektu, czyli na przykład wejściem obiektu byłoby ciśnienie wody doprowadzanej do tego zbiornika, no i ten regulator to jest tak naprawdę jakiś algorytm, który ten sygnał sterujący ustala czyli na podstawie pomiaru wyjścia regulator miałby za zadanie ustalić, jak bardzo ten zawór trzeba otworzyć, wodę o jakim ciśnieniu doprowadzić, żeby ten obiekt jak najszybciej zapełnił się do zadanego poziomu, żeby ten zbiornik się napełnił do zadanego poziomu. No, i tak działa taki przykładowy układ automatycznej regulacji. Teraz omówimy po kolei wszystkie elementy takiego schematu oraz ich własności, bo trochę teorii też trzeba znać, żeby móc coś takiego stworzyć. Najpierw kilka podstawowych pojęć. Pierwsze pojęcie to będzie układ dynamiczny. Układ dynamiczny to jest wszystko, co jest ukryte w tych bloczkach, tak naprawdę. Układ dynamiczny ma definicję taką, że jest to układ, którego stan można opisać za pomocą wejść wartości wejść oraz wartości początkowych y w tym przypadku y no i o co tutaj chodzi dy po dt to jest pochodna i ta pochodna jest równa jakiejś przeskalowanej wartości y oraz przeskalowanej przez współczynnik b wartości u to znaczy że zmiana stanu zmiana stanu y Zależy od takich dwóch wartości, y i u, czyli znając wartość początkową y od zera oraz wartość wejścia u, będzie można to dy po dt, czyli tę całą różniczkę, obliczyć. No i następnie po całkowaniu tej wartości otrzymujemy y w kolejnej chwili, no i tak się to w praktyce wykonuje. I kolejna rzecz to jest różnica obiekt i model, też trzeba umieć to rozróżniać. To, co jest w tym bloczku, to tak naprawdę nie jest obiekt, tylko to jest model obiektu, ponieważ mając jakiś obiekt rzeczywisty, którym chcemy sterować, czy to zbiornik wodny, taki jaki przykład podałem, czy to jakiś układ elektryczny, gdzie chcemy uzyskać pożądaną wartość prądu na wyjściu, czy to jakiś poruszający się po powierzchni wózek, gdzie chcemy podać taką siłę, żeby on się znalazł w miejscu, w którym chcemy, żeby się znalazł, czyli zadajemy jego pozycję, przykładowo, to wszystko są obiekty, a modele obiektów to, jest, to są matematyczne zapisy, które mają tym obiektom odpowiadać i jak najlepiej odwzorowywać ich zachowanie. No i taki układ dynamiczny w takiej postaci. Za chwilę też wyjaśnimy, co to oznacza i jaki to ma sens, taki zapis. Czyli w takiej postaci jest to model obiektu, a obiekt jest to rzeczywiste zjawisko. To jest zjawisko, z którego można sczytywać rzeczywiste dane, pomiary. To jest obiekt, a model tego obiektu to jest zapis matematyczny, który ma jak najlepiej odpowiadać zachowaniu tego obiektu. Kolejna rzecz to liniowość obiektu. My się będziemy zajmować tylko układami liniowymi ciągłymi, więc omówię, co znaczy, że obiekt jest liniowy. Najkrócej mówiąc, jest to taki obiekt, który spełnia zasadę superpozycji. Zasada superpozycji mówi o tym, że jeżeli podamy jedno wejście, oj, przepraszam, jeżeli podamy jedno wejście osobno. I podamy drugie, drugi sygnał na wejście osobno, to suma tych dwóch wartości wyjściowych będzie taka sama, jak gdybyśmy podali razem sumę tych dwóch sygnałów wejściowych. To może pokażę o co chodzi, żeby lepiej zobrazować. Jeżeli mamy układ w takim bloczku, załóżmy coś prostego. Dajmy na to wzmocnienie 2. Albo zapiszmy to w postaci 2x. I to, co jest w środku tego bloczka, to jest stosunek wartości wyjściowej, czyli sygnału, który znajduje się tutaj, do wartości wejściowej, czyli sygnału stąd. Czyli, jakbyśmy nazwali te zmienne y i u, to w tym momencie y. Będzie się równał 2U. Bo to, co jest w bloczku, to jest stosunek wartości wyjściowej do wartości wejściowej. X oznacza się sym będę oznaczał teraz symbolicznie zmienną, która do tego bloczka wchodzi. Czyli pod x podstawiamy to, co jest na wejściu. No i o co chodzi z tą zasadą superpozycji? Dajmy na to jeszcze raz taki sam obiekt, który wzmacnia dwukrotnie sygnał, który ma na wejściu. I powiedzmy, dostajemy na wejściu, niech to będzie jedynka To wtedy na wyjściu pojawi się 2 razy 1, czyli 2. Jeżeli na wejście doprowadzimy, dajmy na to trójkę, to na wyjściu pojawi się 2 razy 3, czyli 6. No i teraz jak sprawdzić, czy ten obiekt jest liniowy, to co mówiłem zasada superpozycji, czyli co będzie. Jeżeli doprowadzimy sumę tych sygnałów na ten sam bloczek, czyli 1 plus 3, to się równa 4, a na wyjściu tego obiektu dostaniemy 4 wzmocnione razy 2, czyli 8. No i widzimy, że to, co dostaliśmy na wyjściu, czyli 8, to jest dokładnie suma dwóch wyjść z obiektu przy podaniu tych poszczególnych składników tej sumy, bo 6 plus 2 równa się 8 i tak najprościej rozpoznać, czy obiekt jest liniowy. No a pokażemy jeszcze nieliniowy, który tej zasady spełniał nie będzie. Dajmy na to x kwadrat. Wyrażenie do kwadratu oczywiście liniowo nie będzie się zmieniało, czyli sygnał na wyjściu jest to sygnał na wejściu podniesiony do kwadratu. No i dla tych samych liczb sprawdźmy. Jeśli podamy jedynkę, na wyjściu dostaniemy jedynkę. Jeżeli podamy trójkę, na wyjściu dostaniemy dziewiątkę. A teraz, co będzie, jeżeli podamy sumę tych sygnałów? Czyli na wejściu będzie 1 plus 3, to się równa 4. I co będzie na wyjściu? 4 podniesione do kwadratu, czyli 16. A suma dwóch poprzednich wartości 9 plus 1 na pewno 16 nie będzie równa. Czyli jeśli coś jest bardziej skomplikowanego, to najlepiej sprawdzić właśnie w ten sposób, czyli podać jakieś dwie wartości na wejście i sprawdzić, czy suma tych dwóch wyjść jest równa wyjściu przy podaniu sumie dwóch wartości wejściowych. I to było właśnie najprostsze zobrazowanie zasady superpozycji, po której można poznać, czy dany obiekt jest liniowy. No i tak, jak napisałem, na zajęciach będziemy się zajmować wyłącznie układami liniowymi i ciągłymi. Kolejna rzecz to jest liczba zespolona. Liczba zespolona S jest tu napisana jako sigma plus j omega. Sigma to jest część rzeczywista, która oznacza, jak bardzo tłumione są oscylacje, ale do tego później dojdziemy. Plus j omega. Omega to jest część urojona. Omega inaczej oznacza pulsację. Taka jest jej interpretacja fizyczna. Czyli część rzeczywista z tej liczby S jest równa sigma, część urojona z tej liczby S równa się omega. Część rzeczywista to jest wszystko to, przy czym nie stoi J. Część urojona to jest wszystko to, co stoi przy wyrażeniu urojonym, czyli przy Jocie. No i rzecz ostatnia z pojęć. Póki co to będzie funkcja zespolona, inaczej funkcja zmiennej zespolonej. Będzie to taka funkcja, w której zmienną będzie S. No i ona od tego s będzie zależeć, i takie funkcje będziemy oznaczać dużymi literami. Czy to F, czy to. Jakieś inne, za chwilę się dokładnie okaże. I dwa kolejne pojęcia to zera i bieguny. Taka funkcja będzie miała licznik i mianownik. Jeżeli zapiszemy postać iloczynową wielomianów w liczniku i mianowniku, to proszę zapamiętać, że pierwiastki wielomianu z licznika to będą zera. W tym przypadku, jeżeli jest w liczniku s minus 2, to zerem tej funkcji będzie s równe 2. A pierwiastki... Wielomianów z mianownika to są bieguny, czyli jeżeli jest s minus 1, s plus 2 w postaci iloczynowej, to pierwszy biegun tej funkcji to będzie s równe 1, a drugi biegun tej funkcji to będzie s równe minus 2. Rzecz kolejna, którą warto zrozumieć, to jest sposób przejścia sygnału przez taki system dynamiczny. Jak powiedzieliśmy, układy dynamiczne będą się kryły wewnątrz tych bloczków. Te bloczki oznaczają obiekty. No, i można rozpatrywać te sygnały, które są na poszczególnych gałęziach w dziedzinie czasu, i to są funkcje od małego t, a można rozpatrywać w dziedzinie częstotliwości, przepraszam, nie częstotliwości, tylko zmiennej zespolonej, i to są duże funkcje zmiennej s. Także małemu u od t będzie odpowiadało duże u od s, i przez u będziemy oznaczać wejście do obiektu, sygnał wejściowy sterujący obiektem, czyli na przykład siła, którą trzeba przyłożyć do wózka, żeby go popchnąć w wyznaczone miejsce. To jest sygnał wejściowy, czyli to, co podajemy na wejście, czy też ciśnienie wody, jaką doprowadzamy do zbiornika. A przez Y będziemy oznaczać wyjście obiektu. Małe Y od T, czyli funkcja czasu i duże Y od S, czyli funkcja zmiennej zespolonej S. A to, co będzie w obiekcie, będziemy oznaczać symbolicznie G od S i o... to wnętrze będzie się nazywać transmitancją. Co to jest za chwilę... Dokładniej pokażemy, ale wst na wstępie informacja będzie taka, że po to była ta dziedzina S, czyli dziedzina zmiennej zespolonej. I po to o zmiennych zespolonych mówię, że te funkcje zmiennych zespolonych to są transformaty Laplace'a funkcji czasu. Transformata Laplace'a ma taką definicję: jest to całka z tej funkcji pomnożonej przez e do potęgi minus st i całkowanie po czasie. Proszę się nie martwić, takiej całki liczyć nikomu nie będę kazał na tych zajęciach. Zwracam tylko uwagę, że to, co przechodzi przez układ dynamiczny, to tak naprawdę transformata Laplace'a sygnału, stąd sygnał w dziedzinie funkcji zmiennej zespolonej S, ponieważ tutaj pojawia się ta zmienna zespolona po transformacie. No i transformata Laplace'a służy do przejścia z funkcji w dziedzinie czasu do funkcji w dziedzinie zmiennej zespolonej S a narzędzie, które służy do odzyskania z powrotem funkcji w dziedzinie czasu, jeżeli mamy tylko funkcję zmiennej zespolonej, to jest transformata odwrotna Laplace'a i ona jest oznaczana przez takie L do potęgi minus pierwszej. A w argumencie podajemy to, z czego tę transformatę odwrotną wyciągamy, czyli jak odzyskujemy funkcję f od t, funkcję czasu, to to będzie odwrotny Laplace z f od s. I taka jest różnica między sygnałami w dziedzinie czasu oraz sygnałami w dziedzinie zmiennej zespolonej. Pamiętamy, że w dziedzinie zmiennej zespolonej S to będzie po prostu transformata Laplace'a tego sygnału w dziedzinie czasu. E, ważna informacja jest taka, że zakładamy zerowe warunki początkowe. Jeżeli opisujemy obiekt w postaci transmitancji, to będziemy zakładać zawsze zerowe warunki początkowe. No i wszystkie funkcje, jakie będziemy analizować, Zaczynają się w czasie T równe 0. Dla czasu mniejszego od 0 zawsze będą one zerowe, ponieważ transformata Laplace'a jest to całka od 0 do nieskończoności z definicji. Stąd te sygnały zaczynają się od zera. No i interpretacja zmiennej zespolonej S jest taka, że jest to operator różniczkowania. Jakbyśmy chcieli to przedstawić, jeżeli ta transformata Laplace'a funkcji zostanie pomnożona przez S to to będzie powodowało w dziedzinie czasu różniczkowanie, czyli z funkcji bierzemy df od t pod t, czyli jej pochodną po czasie. Jeżeli funkcji f odpowiada transformata duże f, to przemnożenie przez S tej transformaty będzie powodowało w dziedzinie czasu pochodną. No i teraz pokażemy do czego może ta transformata służyć i jak wyznaczyć transmitancję obiektu, czym ona jest fizycznie. Mam nadzieję, że trochę się przez to rozjaśni. Wyliczania takich przykładów, jak tutaj pokażę, też nie będę wymagał, ale mam nadzieję, że to państwu pozwoli wyjaśnić, czym się w ogóle będziemy zajmować. Zgodnie z poleceniem należy wyznaczyć równanie oczkowe dla obwodu z rysunku. A następnie zakładając zerowe warunki początkowe, ponieważ zawsze wyliczając transmitancję, warunki początkowe muszą być zerowe, takie jest założenie, oraz to, że U jest sygnałem wejściowym, U to jest napięcie zasilające całego układu, a UC, czyli napięcie, które jest na kondensatorze, jest sygnałem wyjściowym. I wyznaczymy transmitancję tego układu. Zawsze wyznaczając transmitancję, bardzo ważne jest, żeby znać sygnał wejściowy oraz sygnał wyjściowy. Bo chcąc obliczyć ten stosunek wyjścia do wejścia, którym jest transmitancja, trzeba wiedzieć, co wyjściem i wejściem będzie. Także to są bardzo ważne dane, które trzeba na początku zawsze znać. No i jak to zrobić? Ja to krótko pokażę, przypominam i uspokajam, ja tego wymagał nie będę. Ale najpierw zapiszemy równanie oczkowe dla tego obwodu. Zgodnie z drugim prawem Kirchhoffa jest to prawo napięciowe. I ono oznacza tyle, że napięcie zasilania całego układu jest równe w sumie spadków napięć na wszystkich odbiornikach. A odbiorniki w tym przypadku będą dwa. No to zapisujemy U od T, czyli napięcie zasilające, i ono jest równe spadkowi napięcia na rezystorze. A ten spadek napięcia jest równy R razy I od T. Plus spadkowi napięcia na kondensatorze. A spadek napięcia na kondensatorze jest równy 1 przez c, całka z i od t, dt. No i teraz jeszcze musimy zapisać równanie na tę zmienną wyjściową, czyli uc. uc od t jest równe. Dokładnie temu napięciu, czyli 1 przez c razy całka z i od t dt. To są wiadomości z teorii obwodów, także ja ich wymagał nie będę, ale takie są równania oczkowe dla całego układu i tylko dla napięcia wyjściowego, czyli napięcia kondensatora UC. No i teraz przechodzimy w dziedzinę zmiennej zespolonej, ponieważ transmitancję wyznacza się w dziedzinie zmiennej zespolonej, czyli z całego tego układu należy wyciągnąć transformatę Laplace'a. Ze wszystkiego wyciągamy transformatę Laplace'a, no i u od t było. Po wyciągnięciu transformaty to będzie duże u od s. Bo tak jak powiedziałem. Sygnałowi w dziedzinie czasu o małej literce U będzie odpowiadał sygnał w dziedzinie zmiennej zespolonej o literce dużej analogicznej. I to się równa r razy i od t, czyli i od t przechodzi w duże i od s plus 1 przez c razy całka z prądu. No i trzeba się zastanowić, jak tę całkę zapisać. Powiedzieliśmy, że operatorem różniczkowania jest s. Czyli s razy transformata powoduje, że w dziedzinie czasu będzie pochodna tej funkcji po czasie. A działaniem przeciwnym do różniczkowania jest całkowanie. Stąd podzielenie przez s transformaty będzie oznaczało w dziedzinie czasu całkę z tego sygnału. W tym przypadku małe f od t. Również po czasie. Stąd 1 przez c. W dziedzinie zmiennej zespolonej, razy i od t, całka to będzie 1 przez c, razy i od s, a to całkowanie to będzie podzielenie przez s, czyli 1 przez s. Drugie równanie uc od t będzie przechodziło w duże u od s i to się równa 1 przez c, razy ponownie. I od S podzielone przez S, czyli dokładnie to samo, co linijkę wyżej zrobiliśmy. No i teraz chcemy wyznaczyć transmitancję tego układu. Tak jak powiedzieliśmy, wejściem do układu jest U od T, a wyjściem z układu jest napięcie kondensatora, czyli UC od T. No i teraz jako, jak tę transmitancję wyznaczyć, jaka jest jej interpretacja? Zapisujemy G od S jak się umówiliśmy, że będziemy transmitancję nazywać. I to jest stosunek transformaty sygnału wyjściowego do transformaty sygnału wejściowego. Jakbyśmy to zapisali symbolicznie językiem automatyki, to G od S, które wyznaczamy jest w środku tego bloczka. Przed bloczkiem jest sygnał wejściowy. Sygnałem wejściowym jest dla nas U od S. A sygnałem wyjściowym będzie UC od S. I zgodnie z tym, co pokazałem na samym początku, transmitancja to jest stosunek transformaty sygnału wyjściowego do transformaty sygnału wejściowego. Stąd G od S będzie równe wartości UC od S podzielonej przez U od S. Mamy wyliczone UC, mamy też wyliczone U, więc wystarczy praktycznie tylko podstawić wartości, czyli zapiszę to już w formie 1 przez SC, Razy i od s podzielone przez całe to wyrażenie u od s, czyli r i od s plus 1 przez sc, też razy i od s. Chcemy się jeszcze pozbyć piętrowych ułamków z tego wyrażenia. Stąd mnożymy przez sc licznik i mianownik. Myślę, że tak będzie najłatwiej i stąd wychodzi w liczniku i od s a w mianowniku src razy i od s plus i od s to wyrażenie to jest dokładnie to samo wyrażenie co tutaj tylko po pomnożeniu licznika i mianownika przez wartość sc takie pomnożenie wartości całego ułamka nie zmieni no i jeszcze jedna rzecz, jaką możemy zrobić, to wyciągnąć i od s przed nawias w mianowniku. To będzie src plus 1 razy i od s. I teraz widać bardzo wyraźnie, że i od s z licznika może się skrócić z wyrażeniem z mianownika. No to ostatnia rzecz, jaką zrobimy, to będzie skrócenie tego. I ostateczny wynik 1 przez src plus 1. Tak jak powiedziałem, wyliczanie takich zadań wymagał nie będę, ale chciałem zobrazować to, co fizycznie oznacza ta cała transmitancja i to, czym będziemy się zajmować. Także mając układ, nie musi być to układ elektryczny. Mógłby to być jakikolwiek układ mechaniczny, cokolwiek co chcielibyśmy zamodelować, musimy określić jego wej sygnał wejściowy. Musimy określić sygnał wyjściowy. No i transmitancja, czyli to, co chcemy zamodelować, to jest stosunek sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego, dokładnie transformat Laplace'a tych sygnałów. Jeśli chce się jakiś układ rzeczywisty zamodelować, to właśnie w takiej formie się to robi. Trzeba napisać równania tego obiektu dynamiczne, następnie przejść w dziedzinę zmiennej zespolonej poprzez wyciągnięcie transformaty Laplace'a, no i odpowiednie sygnały przez siebie podzielić, żeby uzyskać ostateczną postać transmitancji. W tym przypadku jest to 1 przez SRC plus 1, jest to funkcja zmiennej zespolonej S. W liczniku jest tylko wartość stała, w mianowniku jest S ze współczynnikiem taki, jaki dostaliśmy, czyli RC plus 1. I taka jest właśnie fizyczna interpretacja transmitancji. Jest to stosunek transformaty sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego. No i dokładnie ta transmitancja opisuje właściwości dynamiczne obiektu, czyli po przejściu sygnału u przez taki system dynamiczny, jak będzie wyglądał sygnał wyjściowy z tego obiektu, czyli u od, uc od s. No i uc to jest g od s, czyli dokładnie ten ułamek pomnożony przez u od s. No i w zależności od tego, co podamy na wejście, to będziemy dostawać jakieś wartości na wyjściu. No i część właściwa, to czego już będę wymagał, to umiejętność... Obliczania postaci czasowej funkcji na podstawie jej transformaty. Polecenie każe znaleźć, korzystając z metody rezydułów, oryginał transformaty. Będzie do tego służyła odwrotna transformata Laplace'a, ale na szczęście całkować tutaj nic nie będziemy musieli. Jest na to specjalna metoda rezydułów, żeby taką funkcję odtworzyć. To akurat w automatyce bardzo się przydaje, mając transformatę funkcji, czyli jej postać w dziedzinie zmiennej zespolonej S, żeby móc odtworzyć jej przebieg czasowy no i móc. Przewidzieć, jak ona się w funkcji czasu zachowa. Teraz pokażę, jak to liczyć. Moim zdaniem będzie to dosyć przyjemne, no i też często się przydaje. Zapiszmy pierwszy przykład. Podpunkt A transformata f od s była równa 2 przez s i chcemy znaleźć oryginał tej funkcji, czyli f od t. Z definicji oryginał funkcji to jest suma rezydułów po wszystkich wartościach biegunów tej funkcji. Już pokazuję o co chodzi, czyli zapisujemy rezyduum. Jest jeden biegun w tym przypadku S równe 0, czyli będzie tylko jedno rezyduum przy S równym 0. Rezyduum z tej funkcji i pomnożone przez E do potęgi ST. Taka jest definicja, jej nie trzeba każdorazowo zapisywać. Będzie trzeba tylko wiedzieć, jak to się liczy. A to jest równe limes, czyli granica przy s dążącym do tego bieguna, czyli s dążące do zera, bo ten biegun jest równy 0, z wyrażenia f od s, czyli 2 przez s, pomnożonego przez nawias s minus wartość tego bieguna, czyli s minus 0, bo biegun jest równy 0 i razy e do st. No i to jest cały zapis. To mnożenie jest po to, żeby przy podstawieniu pod s tego do czego s dąży nie miało miejsce wyzerowanie mianownika. Wtedy całe wyrażenie wyszłoby nieskończone i nie dałoby się tego policzyć, no a tak nie może być. Widzimy, że to s, z tym s minus 0 możemy skrócić. No i już po podstawieniu, albo zapiszę jeszcze po kolei, czyli limes s dąży do 0 z wartości 2e do st. No i teraz podstawiamy pod s 0. Skoro s dąży do 0, to w każdym miejscu, gdzie zostanie s, wstawiamy tę liczbę, do której on dąży, czyli 0. Zatem mamy 2 razy e do potęgi 0t, a wiemy, mam nadzieję, że wiemy, że cokolwiek podniesione do potęgi zerowej da 1, czyli wynikiem będzie po prostu 2. Zatem oryginałem takiej funkcji, jeżeli gdzieś będzie przechodził taki sygnał za obiektem, powiedzmy, 2 przez s, to w dziedzinie czasu ten sygnał będzie wartością stałą i będzie on równy 2. I tylko do tego będą się te obliczenia sprowadzać. I osobiście, obojętnie od której postaci Państwo wyjdą, także tej definicji, którą tutaj zapisałem, nie trzeba zapisywać. Jak będziemy wiedzieć, jak to obliczać, to ten zapis już można pominąć. Ważne, żeby dalsze kroki się zgadzały. No to zobaczmy przykład kolejny. Tutaj już są dwa bieguny: jest 1 przez s i s plus 1. No to zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Czyli kontynuujemy pod punkt B. O, ich jeszcze nie równa się. F od S równa się 1 podzielone przez S i S plus 1. To jest suma rezydułów po wszystkich biegunach, a tutaj bieguny już są dwa, czyli to będzie suma dwóch rezydułów. Więc zapiszmy f od T. Bardzo ważne jest też, żeby odróżniać te dwie postacie: f od s, czyli funkcja zmiennej zespolonej, i f od t, czyli funkcja czasu. F od t bardzo częstym błędem jest też kontynuowanie w tej samej linii, zapisanie, że to się równa reziduum po czymś tam i dalej już przejście na funkcję czasu. Proszę pamiętać, że to jest błąd i żeby w ten sposób tego nie zapisywać. Jeszcze równa się skasujemy i f od t to się równa suma rezydułów przy takich dwóch biegunach. Myślę, że najwygodniej będzie od razu to zapisywać w postaci limesa, czyli limes, pierwszy biegun, s dąży do 0, bo pierwszy biegun jest równy 0. Z wyrażenia 1 podzielone przez s, s plus 1 i razy s minus to do czego dąży, czyli s minus 0 i razy e do st. Plus drugie rezyduum, czyli druga granica, tak naprawdę przy s dążącym do tym razem minus 1, ponieważ drugi biegun wynosi minus 1. I z wyrażenia 1 przez s, s plus 1 razy s minus to, do czego ono dąży, czyli s odjąć minus 1, czyli s plus 1 i razy e do st. No to krok kolejny. Tutaj widzimy, że to mnożenie było po to, żeby skrócić odpowiednie wyrażenia z mianownika, ponieważ gdybyśmy tutaj podstawili 0 pod s i to by było nieskrócone, to całe wyrażenie wyszłoby nieskończone. Gdybyśmy tutaj podstawili minus 1, gdzie ten nawias by był w mianowniku, to też całe wyrażenie by wyszło nieskończone. Czyli ten nawias się skróci, tutaj się skróci s plus 1, s plus 1, no i myślę, że od razu możemy podstawić. Tutaj s jest równe 0, stąd wyjdzie 1 przez s plus 1. Czyli 1 przez 1, czyli sama jedynka, i e do potęgi st, czyli e do potęgi zerowej, to będzie 1, czyli z pierwszego wyrażenia wyjdzie tylko jedynka. A z drugiego wyrażenia, jak podstawimy pod s minus 1, to 1 podzielone przez minus 1 będzie równe minus 1, czyli współczynnik ujemny, i e do potęgi st to będzie e do potęgi minus 1 razy t. Jak pod s wstawimy minus 1, to zostanie e do potęgi minus t. I to jest cały wynik do takiego zadania. Czyli jeżeli transformata funkcji jest w takiej postaci, to funkcja w dziedzinie czasu będzie wynosiła tyle, czyli 1 minus e do potęgi minus t. To też będzie miało fizyczną interpretację, zaraz zobaczymy jaką za chwilę, bo można przewidzieć, jaki przebieg czasowy będzie miała taka funkcja na podstawie jej transformaty. Wróćmy do zadań, jeszcze dwa przykłady zostały, to rozwiążemy. Tutaj s plus 3 i s plus 1, 3s plus 1. No to zapiszmy pod punkt c. s plus 3 w liczniku, a w mianowniku s plus 1 3s plus 1. I tutaj o jednej ważnej rzeczy będzie trzeba pamiętać, za chwilę pokażę o jakiej, ale na razie zapiszmy. Zgodnie z definicją F od T to jest suma rezydułów po biegunach, czyli suma dwóch limesów będzie w tym przypadku. Z pierwszego nawiasu jest biegun S równe minus 1. Żeby ten nawias się wyzerował, S musi być równe minus 1. Czyli S dąży do minus 1. Z całej tej funkcji. Czyli jeszcze raz napiszę s plus 3 podzielone przez s plus 1, 3s plus 1. To wszystko mnożymy przez s minus minus 1, czyli s plus 1 i e do st. To jest pierwsze wyrażenie, i drugie to będzie limes przy s dążącym do, no właśnie, trzeba określić wartość drugiego bieguna. Jaką wartość musi mieć s, żeby ten nawias się wyzerował? Czyli całe wyrażenie będzie równe 0, jeżeli s będzie równe minus 1 trzecia. Czyli s jest równe minus 1 trzecia. Przepisujemy wyrażenie, czyli s plus 3, podzielone przez s plus 1 i 3s plus 1. I razy. S minus to, do czego s dąży, czyli s plus 1 trzecia. Razy e do potęgi st. Z pierwszego wyrażenia widzimy, że te nawiasy się skrócą, i po podstawieniu pod s minus 1 zostanie w liczniku 2, a w mianowniku zostanie minus 3 plus 1, czyli minus 2. I razy e do potęgi minus t. I to będzie wyrażenie pierwsze, ale w wyrażeniu drugim widzimy już jedno utrudnienie. Tak jak powiedziałem, ten nawias, który by się wyzerował, musi się bezwzględnie skrócić. Ale widać, że w takiej formie ten nawias się bezpośrednio nie skróci. Zatem trzeba coś z tym zawsze zrobić. Pamiętamy, że to wyrażenie, które zawiera s, musi stać czyste, czyli bez żadnych współczynników przed. Zatem zawsze. Należy wyciągnąć przed nawias tę liczbę, czyli 3 w tym przypadku, żeby s zostało ze współczynnikiem 1, a w nawiasie zostanie s plus 1 trzecia po wyciągnięciu trójki. I teraz w takiej formie już widzimy, że te nawiasy się skrócą. Tylko trzeba pamiętać, że zostanie w tym momencie ta dodatkowa trójka w mianowniku. To jeszcze zapiszę, żeby nie było wątpliwości. To będzie limes przy s dążącym do minus 1 trzeciej. I tutaj będzie s plus 3, a w mianowniku s plus 1 i razy 3, ponieważ po skróceniu tych nawiasów została jeszcze trójka, którą wyciągnęliśmy przed cały nawias. I razy e do potęgi st. No i to się równa, wynik już będę tutaj zapisywał. 2 podzielone przez minus 2, czyli minus e do potęgi minus t. I plus wartość tego wyrażenia podstawiamy minus 1 trzecią pod s w każdym miejscu. To się będzie równało 2 trzecie w liczniku. A w mianowniku po podstawieniu minus 1 trzecia pod s to będzie. Jeśli się nie pomyliłem, to to będzie 2. I razy e do potęgi st, czyli e do potęgi minus 1. 3t. Jeszcze zapisujemy to w ładnej postaci. Minus e do potęgi minus t, żeby nie było takich ułamków piętrowych. I plus 1 trzecia e do potęgi minus 1 trzecia t. I to jest ostateczny końcowy wynik. I gdybyśmy coś takiego zaimplementowali na urządzeniu i określili przebieg czasowy, no to już jesteśmy w stanie na podstawie tego, co tutaj wyznaczyliśmy każdorazowo. Taki przebieg czasowy funkcji określić. Chociaż bardzo przepraszam, widzę już jeden błąd. Tutaj oczywiście nie będzie 2 trzecie, bo po podstawieniu S równe minus 1 trzecia w liczniku to będzie 2 i 2 trzecie. Czyli tutaj będzie 8 trzecich. I trochę się ten wynik będzie różnił. Tak jak powiedziałem, w tym miejscu musimy zapisać 8 trzecich. No i tutaj będziemy mieli 8 szóstych, czyli 4 trzecie. Bardzo przepraszam za pomyłkę. Oczywiście teraz jest poprawny ostateczny wynik. No i przykład ostatni. Też są tutaj dwa bieguny. To już zostawiam dla chętnych do sprawdzenia. Czyli jeden biegun jest równy S S równe 0, drugi biegun wynosi, żeby ten nawias się wyzerował, czyli S równe minus 1 druga. No i trzeba dwa takie limesy zapisać i sprawdzić, jaki będzie wynik. Tego już robić nie będziemy, ale jeszcze kilka ważnych informacji. Pierwsza jest taka, że stopień licznika musi być mniejszy niż stopień mianownika, żeby się dało taką transformatę odwrotną wyciągnąć. Czyli gdyby. Tutaj było jakieś S kwadrat, czy to stopień licznika byłby drugi. O no, przypominam, stopień wielomianu to jest najwyższa potęga występująca w tym wielomianie, najwyższa potęga zmiennej. Czyli stopień licznika, gdyby był drugi, to już by się nie dało tą metodą bezpośrednio transformaty odwrotnej policzyć. To tylko zaznaczam, żeby mieć na uwadze, że nie zawsze da się taką transformatę odwrotną zastosować. No i jeszcze jedna uwaga. Jest taka, że jeżeli występują w mianowniku pierwiastki wielokrotne albo zespolone, czyli przykładowo s plus 1 do kwadratu to jest pierwiastek, czyli biegun s równy minus 1, żeby ten nawias wyzerować, no i podniesiony do kwadratu. To znaczy, że jest on dwukrotny. Wtedy obliczenia też się trochę, trochę komplikują przez to. I tak jak w drugim przypadku, s kwadrat plus 1, tutaj będą dwa bieguny zespolone sprzężone, czyli s równe plus j i s równe minus j. Ja jednostkę urojoną oznaczam przez J. Jeżeli ktoś będzie wolał przez i, to oczywiście też będzie dopuszczalne. Zaznaczam, że takie coś istnieje i że wtedy obliczenia się komplikują, ale obowiązywać to nie będzie i u nas się coś takiego do obliczeń na pewno nie zdarzy. Także w zakresie takim, jak tutaj pokazałem, to będzie obowiązywać. No i przechodząc dalej, zaczniemy charakterystyki czasowe układów liniowych. To jest po to, żeby określić, jak dany układ zachowa się po podaniu określonego wymuszenia. No i dwa standardowe wymuszenia, jakie w automatyce występują, to skok jednostkowy, i odpowiedź układu na skok jednostkowy nazywa się odpowiedzią skokową. Skok jednostkowy jest to taka funkcja, jak na wykresie, oznacza się go przez 1 od t, i on wygląda tak, że dla czasu mniejszego od zera wartości jego są zerowe, a w momencie, gdy t jest równe 0, Osiąga wartość 1 i na takiej wartości już do nieskończoności zostaje. I odpowiedź na skok jednostkowy nazywa się odpowiedzią skokową i jest oznaczana h od t. Kolejne wymuszenie, jakie występuje w automatyce, to impuls Diraka, inaczej nazywany też deltą Diraka i oznaczany przez taką deltę od t. Ta funkcja wygląda tak, że dla czasu różnego od zera ma wartości zerowe, a dla czasu zerowego osiąga wartość nieskończoną, dokładnie w tym jednym punkcie. I za pomocą tych dwóch wymuszeń sprawdza się, jak zachowa się dany układ automatyki. Odpowiedź skokowa jest nazywana HOT, od odpowiedź impulsowa jest nazywana GOT. I żeby może nieco lepiej zobrazować, o co chodzi, to jest sobie transmitancja GOTS w takim bloczku. I na wejście podajemy sygnał wymuszający. Jeżeli podamy 1 od t, czyli skok jednostkowy, to na wyjściu tego układu pojawi się odpowiedź skokowa, czyli H od t. I zgodnie ze wzorem, ona jest równa odwrotny Laplace z tej transmitancji podzielonej przez S. Kolejne wymuszenie to był impuls Diraka, czyli delta od t. I tu była odpowiedź impulsowa G od t, która była równa odwrotnej transformacie Laplace'a z transmitancji G(s). I za pomocą tych odwrotnych transformat Laplace'a można określić, jak zachowa się dany układ w dziedzinie czasu po podaniu określonego wymuszenia i za chwilę pokażemy jak takie rzeczy robić. No i w tym momencie wprowadzę oprogramowanie symulacyjne, którym będziemy się posługiwać. Na zajęciach jest dostępny program Matlab z pakietem Simulink. Tutaj niestety nie będziemy mieli takiej możliwości, ponieważ jest to oprogramowanie płatne, ale jest darmowy odpowiednik, który jest bardzo podobny i na, do naszych zastosowań w zupełności wystarczy. Jest to oprogramowanie Skylab. Można je pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. I jest to tak naprawdę taki rozbudowany kalkulator. On służy do wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych, do prototypowania różnego rodzaju algorytmów. Już pokazuję, jak on działa. Dokładnie tak ten program wygląda. To, co widzimy, to jest przeglądarka plików po stronie lewej. Tutaj się pojawią pliki, które będą w aktualnym katalogu, w którym jesteśmy. Na środku jest konsola. Po załadowaniu pojawia się coś takiego, czyli znak zachęty, i tutaj możemy już pisać, co tylko chcemy. Po prawo na dole jest historia poleceń. Tutaj się pojawiają polecenia, które ja pisałem, używając tego programu. No, a po prawo na górze jest przeglądarka zmiennych, i tutaj będą się pojawiać zmienne, które zdefiniujemy. No i już pokazuję, jak działa. Co najprostszego możemy zrobić, to podstawowe operacje matematyczne. Przykładowo na liczbach. Wpisujemy 2 plus 3 i pojawia się już wynik. On jest przypisywany pod ANS. Tutaj jest po, pojawia się też w tej tabelce typ zmiennej i jej widoczność, ale to do naszych zastosowań, akurat potrzebne, nie będzie w tym wypadku. Można też przypisywać wartości różnym zmiennym, na przykład A równa się 5. Ważne jest to, że w tym języku nie ma konieczności deklaracji zmiennych. Po przypisaniu wartości ta zmienna już będzie miała automatycznie taką wartość i pojawia się tutaj w przeglądarce zmiennych a równe 5. Jakie są różnice w zapisie jeszcze? Jeżeli zapiszemy a równe 5, to ono się od razu pojawi na dole, tutaj wyświetli się w konsoli. Jeżeli zapiszemy a równe 5 ze średnikiem, to ta zmienna też zostanie utworzona, ale się nie wyświetli. Średnik powoduje tyle, że zmienna się nie będzie wyświetlała. No i możemy zadeklarować drugą zmienną, b równe 7, powiedzmy. I na tych zmiennych możemy też robić operacje i przypisywać je do innych wartości. Powiedzmy, c równa się a, podzielone przez b. No i mamy domyślnie ułamek dziesiętny z danym zaokrągleniem. Wszystko też się pojawia po prawo w przeglądarce zmiennych. No i takie rzeczy można tutaj Robić. Można też wykonywać operacje wektorowe. Na przykład zadeklarujemy dwa wektory. Wektory deklaruje się najprościej przez takie nawiasy. Przez nawiasy kwadratowe. No i teraz, jeżeli wypisujemy liczby po przecinku albo po spacjach, to będzie to wektor poziomy. Coś takiego, powiedzmy. Utworzył się wektor poziomy. Teraz, wektor pionowy. Należy zapisać te liczby po średniku. Podam cokolwiek. No i teraz chcę wykonać mnożenie tych wektorów. Chwileczkę, bo widzę, że program już uciekł. Teraz będzie. Dobrze, już poprawiam. No i tak, tutaj mamy znak zachęty, więc możemy pisać dalej mnożenie tych wektorów. Jeżeli chcemy wymnożyć x razy y, to w tym wypadku będzie to wektor 1 na 1, macierz 1 na 1, czyli po prostu liczba. A jeżeli będziemy chcieli wymnożyć y razy x, no to z tego wyjdzie macierz 3 na 3, wektor poziomy razy wektor, przepraszam, wektor pionowy razy wektor poziomy. No, i takie operacje można wykonywać. Można też pisać skrypty, ale nam to na razie nie będzie potrzebne. Należy kliknąć w to miejsce, żeby taki nowy skrypt się otworzył. Można też wpisać w tym skrypcie kod. No, i można będzie później go wykonywać po uruchomieniu. Ale żeby pokazać, do czego nam będzie ten program służył, to trzeba jeszcze jedną rzecz wprowadzić. Podstawowe obiekty automatyki. Kilka ich niestety będzie do zapamiętania, ale naprawdę łatwo je jest skojarzyć i wiedzieć później, jaki jest ten wzór w zależności od rodzaju obiektu. No to pierwsze, co zrobimy, to obiekt proporcjonalny, czyli transmitancja g od s jest równa k. I tutaj, też wrzuciłem jego odpowiedzi: odpowiedź skokową h od t, i odpowiedź impulsową g od t. I teraz pokażę szybciutko, skąd się to bierze. Jeżeli jest obiekt proporcjonalny, czyli g od s równe k, i chcemy obliczyć jego odpowiedź skokową. Zgodnie ze wzorem, który podałem wcześniej, może jeszcze przypomnę, Odpowiedź skokowa to jest odwrotny Laplace z transmitancji G od S podzielonej przez s. No to wracamy do naszych obliczeń, czyli w tym przypadku jest to Laplace odwrotny z k podzielonego przez s. Jeżeli chcemy wyciągnąć odwrotną transformatę Laplace'a z takiej funkcji, no to będzie to suma reziduów po wszystkich biegunach czyli limes przy S dążącym do zera. Można sobie wyobrazić w tym przypadku, skoro mamy małe H od T, to duże H od S to jest to, co stoi w tych klamrowych nawiasach, czyli K, od S, K przez S, przepraszam. I to jest ta funkcja, z której odwrotną transformatę wyciągamy. I to jest ta suma rezydułów ponownie, czyli limes przy S dążącym do zera z wyrażenia K przez S razy S minus to do czego dąży, czyli S minus 0 i razy e do potęgi st. I to się równa po skróceniu i podstawieniu pod S 0 w każdym miejscu zostanie k razy e do potęgi zerowej, a e do potęgi zerowej jest równe 1, czyli zostanie samo k. No i postać czasowa tej funkcji jest równa k. I to się zgadza z tym, co widzimy na wykresie odpowiedzi skokowej. Obliczyliśmy ją i zobaczyliśmy, że ona jest równa tylko k. Tak jak powiedzieliśmy, każda funkcja zaczyna się w zerze. I to z założenia od razu dla czasu poniżej zera każda funkcja ma wartość zerową. Także do T równego 0 jest wartość 0, a później zaczyna się wartość k. I do tego właśnie służą te odpowiedzi czasowe, żeby móc zachowanie obiektu na podstawie, znając wymuszenie i znając rodzaj tego obiektu, przewidzieć. Czyli tutaj jest k. Tutaj obliczenie już tego by nie obowiązywało, ponieważ pojawia się nieliniowość, jest k razy delta Diraka. Delta Diraka to była nieskończoność w punkcie 0. I stąd tutaj się pojawia ta przeskalowana delta Diraka. A jak jeszcze to można skojarzyć? Obiekt proporcjonalny. To jest g od s równe k. Czyli to, co siedzi w tym bloczku, to jest tylko k, czyli wzmocnienie. Bo jeszcze nie powiedziałem, zmienna k nazywa się wzmocnieniem w automatyce. No i jeżeli podamy skok jednostkowy na wejście, czyli tak naprawdę jedynkę, no to na wyjściu otrzymamy skok jednostkowy przeskalowany tą wartością, czyli skok jednostkowy pomnożony przez k. Jeżeli podamy impuls Diraka, to otrzymamy impuls Diraka. Razy k, czyli przeskalowany o taką wartość. I stąd też te charakterystyki. Na wyjściu odpowiedzi skokowej będzie k, odpowiedź impulsowa to będzie delta Diraka pomnożona przez k. No i właśnie w taki sposób można to określić. To jeszcze sobie zrobimy obiekt inercyjny pierwszego rzędu. Policzymy obie odpowiedzi skokową i impulsową. I zobaczymy, co z tego wynika. Obiekt inercyjny pierwszego rzędu to g od s równe k podzielone przez 1 plus st. Zgodnie z tym, co wyświetliłem, i k to jest wzmocnienie, duże t to jest stała czasowa. Obiekt proporcjonalny dokładnie przenosi taki sam sygnał, tylko przeskalowany. Inercja to jest, można to sobie wyobrazić, jako urzeczywistnienie tego obiektu, bo w praktyce nie da się zrobić tak, żeby był w jednej chwili, w tej samej chwili przeskok wartości. Z zera do wartości zadanej. I stąd dochodzi ta inercja. Inercja to jest człon 1 plus st, gdzie t to jest stała czasowa. I ta inercja powoduje, że dojście do wartości zadanej, w przypadku odpowiedzi skokowej jest to wartość wzmocnienia, w przypadku odpowiedzi impulsowej. Będzie się zatrzymywało na wartości 0, po prostu trwa dłużej. No i ten wykres jest taki bardziej wygładzony i nie osiąga tej wartości od razu. I tak to można skojarzyć. Tutaj też w jednej chwili jest ta wartość wysoka i 0. Tutaj zaczyna się w pewnej wartości ta funkcja i zbiega do zera, ale już po skończonym czasie. Można to skojarzyć na przykład z systemem ogrzewania w domu. Jeżeli to ogrzewanie załączymy, to w pokoju też od razu nie zrobi się ciepło. Nawet po skokowej zmianie tego ogrzewania, jeżeli włączymy grzejnik i z... zrobi się on ciepły, no to nie zrobi się od razu. Znaczy, na nagrzanie będzie potrzebował też jakiegoś czasu, i tak będzie wyglądała ta jego charakterystyka nagrzewania się. No i to jest taki przykład naj... najprostszy użycia tego obiektu inercyjnego w życiu. A od stałej czasowej zależy długość tego nagrzewania, bo im większa stała czasowa, tak, jak widzimy, można na podstawie stycznej do wykresu w punkcie 0,0 tę stałą czasową wyznaczyć. Im większa stała czasowa, tym dłuższe będzie to ustalanie się sygnału. Ale już przechodząc do sedna, odpowiedź skokowa i impulsowa takiego obiektu inercyjnego pierwszego rzędu h od t, czyli odwrotny Laplace, z g od s podzielonego przez s, czyli k podzielone przez s i 1 plus st. Po podzieleniu transmitancji przez, e, przez S zostanie dokładnie takie wyrażenie. No i z tego musimy policzyć sumę dwóch rezydułów, czyli limes przy S dążącym do zera, bo tutaj widzimy z pierwszego wyrażenia mamy S równe 0, przy tej funkcji, czyli K podzielone przez S i 1 plus ST. Razy s minus to, do czego dąży, czyli s minus 0, i razy e do st. I plus drugie wyrażenie to jest limes przy s dążącym do. No i trzeba się zastanowić, jaki biegun jest z tego nawiasu. Żeby ten nawias się wyzerował, s musi być równy minus 1 przez t, czyli s dąży do minus 1 podzielonego przez t. Przepisujemy wyrażenie, czyli k podzielone przez s. I 1 plus st razy s minus to, do czego dąży, czyli plus 1 przez t, bo zmieniamy znak, i razy e do st. To się równa. Pierwsze wyrażenie bardzo łatwo będzie wyznaczyć. Skróci się ten nawias z tym nawiasem, i po podstawieniu pod s0 dostaniemy. Dokładnie wartość k. Ponieważ tutaj będzie w mianowniku 1 plus 0 razy T, czyli sama jedynka. Tutaj będzie S do, przepraszam E do potęgi zerowej, czyli też 1. No i wyrażenie drugie, to na co zwracałem uwagę, ten nawias bezwzględnie trzeba skrócić, ale też bezpośrednio on się nie skróci. Czyli możemy go zapisać w formie. Pamiętamy, że to, co stoi przed S, -em, wyciągamy przed nawias, czyli T razy 1. S plus 1 przez t. Po wyciągnięciu wartości duże te przed nawias, żeby s stał bez żadnego współczynnika. No i w takiej formie widzimy, że od razu te dwa nawiasy można skrócić, a drugie wyrażenie będzie równe po podstawieniu k podzielone przez. Tutaj będzie minus 1 przez t. Jak podstawimy pod s i zostaje razy t z tego drugiego wyrażenia, z tego nawiasu. I razy e do potęgi minus małe t przez duże t. Bo jak pod s podstawimy to wyrażenie, to w wykładniku tego e zostanie dokładnie to, co tutaj mamy. I ostatecznie można zapisać, że to jest k razy 1 minus e do potęgi minus t przez t. I to jest końcowy wynik, czyli gdyby było zadanie obliczyć odpowiedź skokową obiektu inercyjnego pierwszego rzędu, to dokładnie w ten sposób to robimy. Czyli trzeba znać wymuszenie i obiekt, żeby odpowiednio ten wzór zapisać i wykonać obliczenia. I jak się przyjrzymy, to ta odpowiedź skokowa wynika dokładnie z takiej postaci funkcji. Jak się zastanowimy, to wyrażenie wykładnicze, jakie będzie miało wartości, kiedy t będzie równe 0 to całe wyrażenie e do potęgi zerowej będzie równe 1, czyli dla t równego 0 to wyrażenie będzie miało bardzo duży wpływ na cały wynik. Stąd 1 minus 1 będzie równe 0. I dlatego na początku ta odpowiedź jest równa 0. A w miarę zwiększania czasu, w miarę zwiększania małego t to wyrażenie będzie miało coraz to mniejszą wartość, ponieważ potęga jest ujemna. I dla t dążącego już do nieskończoności, do odpowiednio dużych wartości chociażby, to wyrażenie będzie pomijalnie małe i zostanie samo k. Dlatego wyrażenie wykładnicze ma właśnie taki wpływ. Wyrażenie wykładnicze w wyniku, że ta charakterystyka nie osiągnie od razu, tak jak w tym przypadku, wartości końcowej, ale będzie się do niej zbliżać w jakimś skończonym czasie. Odpowiedź impulsowa tego wyrażenia. Ja już nie będę tego wyliczał, można to sobie sprawdzić. Zapiszę tylko końcowy wynik. Odpowiedź impulsowa jest równa k przez duże T razy E do potęgi minus T małe przez T duże. I tutaj jest minus, żeby nie było wątpliwości. I też z takiej postaci wynika ten wynik, bo dla t równego 0 całe wyrażenie będzie równe 1, bo e do potęgi zerowej jest równe 1, stąd mamy wartość k podzielone przez T. I w miarę wzrostu te, to wyrażenie będzie malało. A skoro jest samo wyrażenie wykładnicze, no to cała funkcja będzie malała aż do zera. I właśnie stąd się te odpowiedzi czasowe biorą. Jeszcze kilka podstawowych obiektów, automatyki. Dalej jest człon dwuinercyjny. Jak tutaj był człon inercyjny pierwszego rzędu, miał jedną stałą czasową. Człon dwuinercyjny ma dwie różne stałe czasowe. Czyli jest to. Są to dwa obiekty o różnych stałych czasowych, które są ze sobą połączone szeregowo. Tak to można inaczej określić. Po prostu pamiętam, że jeśli dwuinercyjny, to dwie różne stałe czasowe. Kolejna rzecz to inercyjny drugiego rzędu. Tutaj jest jedna stała czasowa, ale cały ten nawias jest podniesiony do kwadratu. I jeżeli zwiększa się rząd inercji, to te odpowiedzi będą po prostu trochę przesunięte w czasie względem inercyjnego pierwszego rzędu. Odpowiedź skokowa. Wygląda analogicznie, ale na początku jest ona, ma wartości zerowe trochę dłużej. Nie zaczyna się od razu, tak jak inercyjny pierwszego rzędu, tylko jest małe opóźnienie. I tak samo widzimy w odpowiedzi impulsowej, też nie zaczyna się od razu, tylko tworzy się taka górka po jakimś tam czasie. Później jest człon różniczkujący, idealny i różniczkujący z inercją. Tutaj można skojarzyć, że różniczkowanie to było mnożenie przez s, czyli jeśli człon różniczkujący, to też musi być w nim mnożenie przez s. Idealny to jest tylko k razy s, a z inercją to jest k razy s, czyli różniczkowanie, i w mianowniku pojawia się inercja, czyli to wyrażenie 1 plus st, o którym powiedziałem. Więc do tej pory kojarzymy, jeśli inercja to takie wyrażenie 1 plus st w mianowniku, dwuinercyjny to dwie różne stałe czasowe, wyższy rząd inercji to jest jedna stała czasowa, ale do, cały nawias do potęgi i różniczkowanie to mnożenie przez s. Jeżeli tylko człon różniczkujący idealny to jest k razy s, jeżeli różniczkujący z inercją to k razy s podzielone przez 1 plus st, czyli to wyrażenie, które oznacza inercję. To teraz, żeby pokazać trochę praktyki, pokażemy jak można symulator, który poleciłem do symulacji takich obiektów wykorzystać. Służy do tego specjalny przybornik Sailaba i z niego będziemy docelowo korzystać. Jest to przybornik Xcos. Wystarczy wpisać taką komendę Xcos i pojawi się okno do tworzenia schematów. Ono wygląda w taki sposób. Pojawia się też biblioteka z elementami do wyboru, i takie układy automatyki właśnie za pomocą przybornika XCOS można symulować. No, i teraz pokażę, jak to robić. Zbudujemy sobie taki najprostszy układ i będziemy na nim robić różne rzeczy. Tutaj są różne kategorie, z jakich można wybierać elementy. Tutaj są systemy czasu ciągłego, tutaj są elementy dyskretne. My z małej części będziemy korzystać, są też elementy elektryczne, ale pokazuje, że takie rzeczy można robić. Pierwsze co zrobimy to zasymulujemy skok jednostkowy. On jest w źródłach, czyli sources. Wystarczy taki element wybrać i przeciągnąć. Tutaj szukamy step function, to jest właśnie skok jednostkowy. Przeciągamy go do schematu, może trochę powiększę. I mamy pierwszy element. To jest symulacja funkcji skoku jednostkowego. Jak klikniemy na to dwa razy, to będą różne właściwości. Tutaj proszę step time, czyli czas, w którym ten skok nastąpi, ustawić zawsze na 0. Wartość początkowa ustawimy 0, wartość końcowa 1, no bo skok jednostkowy będzie miał wartość 1 na końcu. Kolejna rzecz. To są systemy czasu ciągłego i transmitancja. Nazywa się CLR, ten blok, który symuluje transmitancję, też go. Przeciągamy. I brakuje nam jeszcze czegoś, żeby zaobserwować zachowanie tego systemu. No to musimy poszukać takiego elementu, który pozwoli nam to zachowanie obejrzeć. No i jak się przyjrzymy, to jest taki bloczek jak CSCOPE. To jest po prostu symulator oscyloskopu. Jest kilka rodzajów. Ten podstawowy C-Scope będziemy używać, tak się umówmy, też go przeciągamy. Ewentualnie można zrobić dwuklik. Jak klikniemy dwa razy, to też ten element się na schemacie pojawi. I jedna ważna informacja na początek: są dwa rodzaje sygnałów przesyłanych w tym programie. Na czarno są oznaczane połączenia sygnałowe, na czerwono są oznaczane połączenia sterujące. Połączenia sterujące służą do taktowania najprościej mówiąc. Zatem szukamy jakiegoś elementu, który może służyć do taktowania. Będziemy używali do tego zegara clock. Tak on się nazywa. Elementy czerwone łączymy z czerwonymi, a czarne łączymy z czarnymi. To proszę zapamiętać. Czyli tworzymy taki schemat, uważnie, żeby połączyć te elementy. Przed puszczeniem myszki ta końcówka musi się podświetlić na zielono, proszę pamiętać, żeby to połączyć. To z tym i to z tym i mamy cały układ. Tutaj jest transmitancja, tutaj jest jej wejście, czyli skok jednostkowy. Tutaj będzie wyjście, które będziemy obserwować na oscyloskopie. A tutaj będzie zegar taktujący. Jeszcze kilka parametrów ustawimy. Czas rozpoczęcia ustawimy na zero. Okres proszę ustawić na 1000, czyli 0,001, ponieważ ten sygnał byłby przy mniejszym okresie dosyć zniekształcony. No i pierwszy obiekt. To zrobimy obiekt inercyjny pierwszego rzędu. On miał postać K podzielony przez 1 plus ST. Zrobimy wzmocnienie 5, a w mianowniku 1 plus S razy niech będzie 2. Czyli wzmocnienie jest równe 5, stała czasowa jest równa 2. Jeszcze jedną rzecz warto ustawić przed symulacją, żeby ona nie trwała za długo. Może po kolei Simulation i Setup. I pierwszy Final Integration Time, czyli czas symulacji, ustawmy powiedzmy na 10 sekund, żeby ta symulacja nie była za długa. Klikamy OK. Chyba jest już wszystko ustawione, to tutaj jest przycisk do startu symulacji. I powinien się nam pojawić wykres po wykonaniu tej symulacji. On wygląda tak, jak widzimy. Zakresy mogą być brzydkie, dlatego klikamy tutaj, żeby przybliżyć. No i tutaj widzimy, że wygląda to już jak odpowiedź skokowa obiektu inercyjnego, czyli kończy się na wartości 5. Na wartości 5 się ustala, bo takie było wzmocnienie. Tutaj są kursory, za pomocą których można zobaczyć. Przepraszam, tutaj są kursory, za pomocą których można zobaczyć w konkretnym punkcie, jaką wartość ma x i y tej funkcji. I w taki sposób można te odpowiedzi symulować. Jeżeli zmienimy parametry obiektu, no to odpowiednio będą się te odpowiedzi zmieniać. Zobaczmy, co się stanie, jak zwiększymy rząd inercji, czyli cały ten nawias podniesiemy powiedzmy do potęgi. 5. Już pojawiła się uaktualniona postać w bloczku. Uruchamiamy. I cały wykres. Dobra, nie widać dobrze, to zwiększamy czas symulacji. Proszę też takie rzeczy kojarzyć, co trzeba w jakim kroku wykonać, jeżeli coś nie działa do końca tak, jak powinno. Odpalamy symulację jeszcze raz. No, i chyba zdążyło się zasymulować. Jak przybliżymy wykres, to widzimy, że po podniesieniu rzędu inercji y, będzie się, wydarzy się dokładnie to, co powiedziałem czyli rozpoczęcie y, narastania tej charakterystyki przesunie się w czasie w stosunku do obiektu inercyjnego pierwszego rzędu, który pokazałem na początku. I kolejny rodzaj obiektu, jak był różniczkujący, to teraz całkujący, tylko że jego pokażemy sobie kilka właściwości. Powiedziałem, że całkowanie to jest dzielenie przez s, i zgodnie z tym obiekt całkujący, najpierw omówimy idealny, ma transmitancję g od s równą k, czyli wzmocnienie, bo wzmocnienie zawsze w transmitancji występuje, i dzielenie przez s, czyli s w mianowniku. No i jak taki obiekt całkujący się zachowuje, jego odpowiedź skokowa, to jest charakterystyka liniowa, która ma y, przepraszam, której współczynnik nachylenia jest równy wzmocnieniu, czyli im większe wzmocnienie, tym bardziej, oj, przepraszam, tym bardziej stroma jest ta charakterystyka. Bo k to jest tangens alfa, czyli tangens tego kąta nachylenia, czyli współczynnik proporcjonalności. No i można to sobie wyobrazić na przykład jako ten zbiornik wodny, który podałem na początku. Jeżeli napuszczamy wodę do niego, to cały czas poziom wody się liniowo będzie podnosił. I to jest to właśnie całkowanie, bo w dziedzinie dyskretnej realizacja całkowania to jest sumowanie. Tak co sobie najłatwiej skojarzyć, że całkowanie to jest sumowanie w dziedzinie dyskretnej. Czyli jeżeli podamy na wejście skok jednostkowy, kolejna rzecz, którą warto rozumieć, skok jednostkowy powoduje, że na wejście podawane jest coś cały czas. Cały czas jest tam ta jedynka na wejściu, czyli cały czas na wejście coś podajemy. Więc jeżeli to ciśnienie jest wysterowane, zawór, ciśnienie wody, która jest dopuszczana, no i cały czas ten zawór wlewa wodę, no to jej poziom się podnosi. I odpowiedź impulsowa to jest wartość stałej k. No, można to sobie tak wyobrazić jak dopuszczenie wody w zerowym czasie yy, o, jakiego, o jakimś danym poziomie o, właśnie o poziomie k. No i ten poziom się już utrzymuje, czyli tak można sobie ten obiekt całkujący wyobrazić, że tak on działa. Czyli tutaj jest cały czas narastanie liniowe, odpowiedź skokowa, odpowiedź impulsowa po podaniu impulsu, bo impuls jest tylko w tym zerowym czasie, tak jak omówiliśmy na początku. No to ten zbiornik się napełni do pewnego poziomu i już ten poziom zostaje, bo nic się nie całkuje, czyli nic się już dalej nie sumuje. Tutaj cały czas jest to nacałkowywanie wyjścia, czyli ten poziom liniowo cały czas się podnosi. No i jak człon całkujący idealny, to człon całkujący z inercją. Inercja, jak powiedziałem, to jest urzeczywistnienie tak to sobie można skojarzyć czyli człon z inercją inaczej rzeczywisty, całkujący. Ma on wzmocnienie, czyli k w liczniku, całkowanie, czyli dzielenie przez s, no i inercja, czyli 1 plus st w mianowniku. I inercja powoduje tyle, że ta charakterystyka staje się liniowa nie od razu, tylko po jakimś czasie. Jeżeli poprowadzilibyśmy styczną do tej części liniowej wykresu, to jej punkt przecięcia z osią t, czyli z osią czasu, wyznaczy stałą czasową obiektu. Czyli ta charakterystyka staje się liniowa. Po jakimś czasie dopiero, no bo tak to sobie można też skojarzyć, nie ma nic idealnego w rzeczywistości. Jak zaczniemy tę wodę dopuszczać do zbiornika, no to ona też musi jakąś drogę przejść, od razu się w tym zbiorniku nie znajdzie, więc to narastanie liniowe też nie zacznie się od razu, po, po tym jak zaczniemy wodę dopuszczać. I odpowiedź impulsowa obiektu całkującego, ponieważ jest on rzeczywisty, Inaczej inercyjny, czyli inercja jest to dążenie do zachowania stanu, w którym obiekt się znajdował. Zatem ta charakterystyka nie od razu wskoczy na ten poziom k, tylko będzie takie narastanie, jak widzimy na rysunku. To wracając do programu, sprawdźmy, czy rzeczywiście powiedziałem prawdę. Najpierw zróbmy obiekt całkujący, czyli wzmocnienie. Dajmy na to 2 dla odmiany. W mianowniku musi być tylko S. Czyli taki obiekt ustawiliśmy. No i zobaczymy, jak ta odpowiedź skokowa będzie wyglądać. No i rzeczywiście narasta liniowo. Jak sprawdzimy sobie jakiś punkt markerem, przypominam, tutaj trzeba na tę chmurkę kliknąć, zaznaczymy jakikolwiek punkt, to widzimy, że współczynnik nachylenia, czyli stosunek wartości y do xowej, zawsze będzie równy 2, czyli taki jak wzmocnienie. Tutaj może trochę słabo widać, ale jest 32Y, a X jest 16. Czyli jak to podzielimy, żeby znaleźć współczynnik nachylenia, no to wyjdzie dokładnie 2. A po dodaniu inercji, czyli pomnożeniu przez ten współczynnik 1 plus ST, czyli S razy jakaś stała czasowa. Dajmy na to niech to będzie 1. Tego razy 1 nie trzeba było pisać, ale żeby było widać, że ta stała czasowa tu jest i ma taką wartość, to mamy też postać obiektu S i 1 plus S razy T, gdzie to T jest równe 1. No to zobaczmy, co się teraz stanie. I dokładnie tak jak pokazałem na wykresie, od razu ta charakterystyka nie jest liniowa, tylko przez tę inercję na początku jest tanie liniowa część. Można też sobie... Przybliżyć wykres, żeby zobaczyć lepiej, co się będzie działo. No i widzimy, że te, ta nieliniowość na początku jest, czyli y, ta część liniowa zaczyna się trochę później niż w przypadku samego całkowania. Gdybyśmy tutaj poprowadzili styczną do wykresu, to ona by nam wyznaczyła stałą czasową i dokładnie na jedynce by się zatrzymała. Z jedynką ta styczna by się przecięła na osi poziomej, czyli na osi czasu. No, i to był obiekt całkujący. To może dla przypomnienia jeszcze pokażemy, jak to wyliczać. Obliczymy odpowiedź impulsową obiektu całkującego. Jeszcze raz przypominam, jaka jest interpretacja całkującego rzeczywistego. W bloczku jest transmitancja G od S. Przed bloczkiem jest sygnał wejściowy. Skoro impulsowa, to delta Diraka niech będzie, a za bloczkiem, odpowiedź impulsowa to było G od T. I G od S to jest obiekt całkujący rzeczywisty, czyli K podzielone przez S, 1 plus ST. No i G od T z tego, zgodnie ze wzorem, który podałem na początku, to jest odwrotny Laplace z G od S, czyli z samej wartości transmitancji. Czyli dokładnie z tego ułamka. No a to jest równe. Będzie suma dwóch rezydułów, czyli dwa limesy. Pierwszy przy s dążącym do zera. Ja już od razu skrócę, żeby było prościej. Można też w ten sposób robić, jeżeli ktoś od razu widzi. Czyli k podzielone przez 1 plus st, razy e do potęgi st. I drugie rezyduum, czyli drugi limes. Trzeba zobaczyć, jaki jest drugi biegun, czyli żeby ten nawias się wyzerował. S musi dążyć do minus 1 podzielonego przez T. No i tutaj zostaje K podzielone przez S. I tak jak powiedziałem wcześniej, ten S musi być zawsze bez współczynnika, czyli przed ten nawias trzeba by było wyciągnąć duże T. Zatem zostaje ST po skróceniu wszystkiego i do potęgi i E do potęgi ST. To się równa. Tutaj jak podstawimy 0 zostanie tylko K. Jak tutaj podstawimy minus 1 przez t w każdym miejscu za s, -a, to zostanie minus k, bo w mianowniku będzie 1 i razy e do potęgi minus małe t podzielone przez duże t. Żeby ładniej wyglądało, to k wyciągamy przed nawias i to jest 1 minus e do potęgi minus t przez duże t. I tak właśnie będzie wyglądała odpowiedź impulsowa obiektu całkującego z inercją. Jeśli się przyjrzeć temu wzorowi i go przeanalizować, to dokładnie będzie to odpowiadało temu wykresowi, czyli tej odpowiedzi impulsowej. No dobrze, obiekt kolejny to jest człon oscylacyjny. On ma taki dosyć skomplikowany wzór. W liczniku występuje k, czyli wzmocnienie, oraz omega n, to jest pulsacja drgań własnych. W mianowniku jeszcze jeden parametr się pojawia, ta śmieszna literka. Nazywa się ksi. Śmieszna, no zazwyczaj ciężko jest ją napisać i każdy się przy tym męczy. To jest ksi, ale uspokajam. Tych dwóch obiektów, które są na tej stronie wymagał, nie będę. pokazuję tylko, żeby była świadomość, że coś takiego jest. Człon oscylacyjny, jak widać na wykresach, pojawiają się drgania, czyli oscylacje. No w praktyce też prawie wszędzie te oscylacje wystąpią, jeśli można to skojarzyć z czymś. W rzeczywistości to można sobie wyobrazić. Jakieś wahadło, które zostało wprawione w drgania, no i ono te drgania wykonuje, one słabną, aż w końcu ta wartość się ustala. No i teraz kolejna różnica odpowiedź skokowa i impulsowa. W odpowiedzi skokowej można sobie wyobrazić, że do, te, do tego drgającego ciała przykładamy jakąś siłę i cały czas tę siłę. Przy nim trzymamy, ponieważ to jest skok, więc na wejściu cały czas coś jest. No i ono zaczyna drgać, są te drgania gasnące, i później ustala się na stałej wartości. Odpowiedź impulsowa: no to do ciała drgającego raz przykładamy siłę, i później tę siłę odejmujemy. Ta siła jest tylko w jednej krótkiej chwili, no i spowoduje ona drganie tego ciała, drgania, które będą gasnące, aż w końcu wygasną do zera. No, i taka jest interpretacja członu oscylacyjnego. Ale spróbujmy jeszcze to przetestować. Wprowadźmy do programu transmitację członu oscylacyjnego. Wzmocnienie, niech on ma 2. Omega n niech będzie równa 20. Dobra, spróbujmy 20, czyli to do kwadratu to będzie 400. A w mianowniku będzie. S kwadrat plus 2 razy x, to jest współczynnik tłumienia, aha, czyli im większe x on ma wartość od 0 do 1, i im większe x, tym bardziej te oscylacje są tłumione. No to za chwilę zobaczymy, co to oznacza razy 01 razy omega n, czyli 20 zgodnie ze wzorem i razy S i plus omega n do kwadratu, czyli plus 400 na końcu, robi się już skomplikowana ta postać. Ale sprawdźmy, co z tego wyjdzie, jak zasymulujemy. No i rzeczywiście widać, że te oscylacje, szczególnie na początku, były. I wykres zgadza się z tym, co pokazałem tutaj. I ta odpowiedź ustala się na wartości wzmocnienia. Jak było wzmocnienie 2, ustaliliśmy, to też na dwójce ta wartość się ustali. No a teraz zobaczymy co się stanie jak zwiększymy ten współczynnik tłumienia. Było 0.1, teraz zrobimy 0.9. To oznacza tyle jak bardzo te oscylacje będą tłumione. A co to znaczy w praktyce? No jeżeli jest bliski 1, to te oscylacje są prawie całkowicie stłumione, czyli prawie wcale tych oscylacji nie ma. I w taki sposób to interpretujemy, że im większy współczynnik tłumienia, no to tym mniej jest tych oscylacji na początku. Dobra, i obiekt ostatni to jest człon opóźniający, inaczej z opóźnieniem transportowym. On ma transmitancję w postaci wzmocnienia oraz takiego wyrażenia e do potęgi minus st0. Oznacza to tyle, że te odpowiedzi są przesunięte w czasie o t 0 czyli o taki czas, jakie tutaj było opóźnienie. Tutaj jest tylko wzmocnienie k, czyli odpowiedź skokowa zacznie się... Na wartości k, ale opóźniona o taki czas, odpowiedź impulsowa, no to będzie impuls diraka też przesunięty w czasie o t0. I do jakiegokolwiek obiektu dodamy takie opóźnienie transportowe, no to te odpowiedzi obiektu będą o taki czas opóźnione. Gdybyśmy te transmitancje pomnożyli przez to wyrażenie e do potęgi minus st0, to te charakterystyki by się zaczęły później o to opóźnienie t0 bo to oznacza tylko opóźnienie, opóźnienie wystartowania, można to sobie tak, w ten sposób wyobrazić. Tak jak powiedziałem, tych dwóch obiektów wymagał nie będę. Jeszcze małe podsumowanie z tych obiektów. Do zapamiętania są wszystkie oprócz ostatnich dwóch, tak jak powiedziałem, ale zapamiętać nie jest je, trudno trzeba tylko kilka rzeczy kojarzyć. Pierwszy to był obiekt proporcjonalny, on ma tylko wzmocnienie K, we wszystkich innych w liczniku wzmocnienie k musi wystąpić. Jeżeli była inercja, to był ten czynnik 1 plus st w mianowniku. Obiekt dwuinercyjny to były dwie inercje i dwie różne stałe czasowe. A jeżeli drugi rząd inercji, to jedna stała czasowa, tylko cały nawias podniesiony do kwadratu. Całkowanie to było dzielenie przez s, czyli obiekt całkujący musi mieć wzmocnienie oraz musi mieć s w mianowniku. Jeśli idealny, to tylko k przez s, jeśli. Z inercją lub inaczej rzeczywisty, to pojawia się jeszcze inercja w mianowniku. Ponownie, podobnie różniczkowanie to było mnożenie przez S, czyli obiekt różniczkujący idealny to jest k razy S. Różniczkujący rzeczywisty to jest k razy S, ale jeszcze dochodzi inercja w mianowniku. No i te dwa ostatnie, które omówiliśmy, to oscylacyjny i opóźniający, czyli z opóźnieniem transportowym. I znając. Te obiekty można naprawdę bardzo dużo rzeczy, zjawisk z rzeczywistości już zbudować. Bo na przykład, jak wrócimy do tego, co pokazywałem na samym początku, czyli wyznaczenie transmitancji dla takiego elektrycznego schematu, no i zobaczymy, co tu mamy w liczniku 1, a w mianowniku SRC plus 1. Jak wrócimy do obiektów, to zobaczymy, że nawet można to do czegoś dopasować. Spójrzmy na obiekt inercyjny. Jest wzmocnienie w liczniku, a w mianowniku jest składnik 1 plus st. No i wydaje się to podobne. Jeszcze zapiszę, czyli g od s jest równe k podzielone przez 1 plus st. I widać, że te postacie są sobie dokładnie równoważne. W liczniku jest wzmocnienie, czyli w tym przypadku wzmocnienie jest równe 1. A stała czasowa, czyli T, to jest to, co stoi przy S, ona jest równa RC. Czyli ten obiekt, który robiliśmy na samym początku, to jest dokładnie obiekt inercyjny pierwszego rzędu o wzmocnieniu 1 oraz stałej czasowej RC, które są parametrami układu: rezystancja oraz indukcyjność. E, przepraszam, nie indukcyjność, tylko pojemność kondensatora. No i właśnie w ten sposób takie obiekty w rzeczywistości się opisuje, znając ich różne parametry, przyporządkowuje się je do tych podstawowych członów, jakie są w automatyce i znając ich charakterystyki czasowe, które omówiliśmy, można przewidzieć ich zachowanie. No i naprawdę dużo rzeczy tym później też da się zrobić. No i szybciutko o ostatnim zagadnieniu to jest stabilność układów liniowych. Stabilność bada się z reguły dla całych układów regulacji. To co omówiłem, to były same obiekty. Jeżeli mamy sam obiekt, to z reguły jego właściwości znamy. Wiemy, jak on się zachowa i wiemy, czy to będzie stabilne. A gdy połączymy to w cały układ regulacji, czyli dodamy regulator, zamkniemy sprzężeniem zwrotnym, za chwilę zobaczymy o co chodzi, to już wtedy własności takiego układu się zmieniają. No i jak taką stabilność się określa? Załóżmy funkcję f od z, jeżeli ma taką prostą postać, s minus a, czyli jeden biegun s równe a. Po wyciągnięciu odwrotnej transformaty Laplace'a z tego, funkcja czasu będzie równa e do potęgi a razy t. No i obiekt jest stabilny, najprościej to sobie wyobrazić, jeżeli taka funkcja y, będzie zbieżna do zera dla czasu dążącego do nieskończoności. No i trzeba się zastanowić, kiedy taka funkcja f od t, która się równa a razy t, będzie zbieżna do zera. Jeżeli wyrażenie E jest większe od jedynki, to wykładnik musi być mniejszy od zera, żeby ta funkcja, to znaczy ta zmienna A, która jest w wykładniku, musi być mniejsza od zera, żeby ta funkcja była zbieżna do zera. No bo jeżeli będziemy podnosić do coraz to wyższych potęg takie wyrażenie, no to ono będzie dążyło do nieskończoności. I wtedy też mówimy, że układ jest niestabilny. Jeżeli podając na niego jakieś wymuszenie, on. Będzie zbiegał się, znaczy rozbiegał raczej do nieskończoności ta odpowiedź, nie ustali się na żadnej wartości to w skończonej, to wtedy najprościej no mówiąc, układ będzie niestabilny. No i w rzeczywistości można to sobie z czymkolwiek, co omawiałem, skojarzyć. Gdyby zbudować taki niestabilny układ regulacji ze zbiornikiem wodnym, no to można zrobić na przykład jakąś powódź. Jeżeli zostawimy to samoczynnie, gdzieś wyjdziemy, nie będziemy wiedzieć, co się dzieje, ta woda się przeleje. Ponieważ będzie niestabilne i ta odpowiedź będzie cały czas wzrastała, czyli woda będzie się cały czas nalewać. I dlatego warto też stabilność sprawdzić przed zbudowaniem czegokolwiek w automatyce. Najprościej mówiąc, warunek jest taki, że bieguny układu muszą leżeć w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej, czyli części rzeczywiste tych biegunów muszą być mniejsze od zera. No i ponownie sprawdzimy to w programie. Zbudujemy sobie prosty układ regulacji. Nie będę na razie tłumaczył, jak on działa. To będzie na zajęciach przyszłych. Ale dzisiaj zrobimy coś takiego. Zrobimy transmitancję 1 podzielone przez niech to będzie S do potęgi trzeciej plus 8 razy S do kwadratu i plus 15 Razy s. Trochę będzie trzeba ten schemat zmodyfikować. Już wszystko tłumaczę. Teraz badaliśmy same obiekty, a chcemy zbudować układ regulacji. Chyba skasowałem za dużo. Chcemy skasować. No, tylko połączenie i tekst. Dodajemy najprostszy regulator. On będzie się składał tylko ze wzmocnienia. Na razie się tym proszę nie przejmować, omówimy to wszystko na zajęciach kolejnych. Ale to jest obiekt, to co dodajemy, to jest regulator i brakuje jeszcze sprzężenia zwrotnego. W tym celu, tak jak powiedziałem na początku dzisiaj, musimy porównywać wartość zadaną z wartością mierzoną. Tutaj jest do tego sumator, który podpinamy z jednej strony do sygnału wyjściowego. Z obiektu. I ten sygnał, który tutaj obliczamy, to jest uchyb, ale działanie układu regulacji omówimy dokładnie na kolejnych zajęciach. To rozciągnę, żeby ładniej wyglądało. I wzmocnienie regulatora, dajmy na to, niech będzie 10. Uruchomimy symulację. Jeszcze nie wiem, czy nie będzie za krótko, ale nie, dobra, widać wszystko. I co tutaj widzimy? Ten regulator zrobił tak, że wartość wyjściowa z obiektu ustala się na zadanej wartości. Podaliśmy na wejście skok jednostkowy, czyli zadaliśmy wartość 1. I układ regulacji działa tak, że na wyjściu obiektu chcemy uzyskać wartość dokładnie taką, jaką zadaliśmy na wejście. No i widzimy, że tutaj ta wartość ustala się na jedynce. Ale co się stanie, jeśli to wzmocnienie zwiększymy, powiedzmy do 100? Odpalmy symulację jeszcze raz. No, i już zmieniają się właściwości całego obiektu. Widzimy, że pojawiają się w nim oscylacje, czyli całe warunki regulacji znacznie się pogorszyły w stosunku do poprzednich. A spróbujmy jeszcze raz zwiększyć, zaszalejemy i zadamy 200. I mogę w tajemnicy powiedzieć, że ten układ już stabilny nie będzie. I tak, jak widzimy, co tu się dzieje, no te wartości. Doszło nawet do 300 tysięcy, więc coś takiego już może być niebezpieczne, gdybyśmy w rzeczywistości taki układ uruchomili. No to jeszcze ostatnia rzecz na dziś, jak taką stabilność analitycznie rozpoznać? Dajmy na to, jeżeli jest transmitancja g od S, która jest równa, dajmy na to 2, Podzielone przez s plus 1, s plus 3, należy wypisać wszystkie bieguny, czyli s równe minus 1, pierwszy biegun, i s równe minus 3, drugi biegun. No i warunek, który powiedzieliśmy: wszystkie bieguny muszą leżeć w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej, czyli ich części rzeczywiste muszą być mniejsze od zera. Wracamy, akurat tutaj mają tylko części rzeczywiste, zatem taki układ będzie stabilny. A przykład kolejny: g od s, wzmocnienie niech będzie 5, a w mianowniku s minus 1, s plus 4, wypisujemy bieguny s równe 1 i s równe minus 4. No i widzimy, że ten biegun już z pewnością będzie w prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej, czyli ma część rzeczywistą większą od zera i nie spełnia tego warunku na stabilność. Zatem ten układ jest niestabilny. Ten pierwszy był stabilny. I ostatni na dzisiaj. Dajmy na to niech będzie 2 a w mianowniku niech będzie S kwadrat plus 4s, plus 5. No i jeżeli mamy taką postać niewygodną, a nie chce nam się tego liczyć, to możemy uruchomić Scilaba, ale już nie przybornik xcos, tylko konsolę. I do, po, do sprawdzenia wartości pierwiastków wielomianu służy polecenie roots. I podajemy w argumencie ten wielomian, czyli s, Do kwadratu plus 4 razy s plus 5. Ach, I dostajemy błąd, bo zapomniałem o jednej rzeczy. Przepraszam, musimy zmienną s najpierw zdefiniować jako wielomian stopnia zerowego. To się robi poleceniem dokładnie takim. I teraz po podaniu tego polecenia można strzałką w górę przejść do ostatnio używanych poleceń i po podaniu tego polecenia wypiszą się nam bieguny, czyli pierwiastki tego wielomianu, czyli bieguny układu. I jeżeli mamy bieguny zespolone, to patrzymy tylko na ich części rzeczywiste i części rzeczywiste muszą być mniejsze od zera, żeby układ był stabilny. Zatem ten układ zdecydowanie będzie stabilny. No dobrze, z mojej strony to wszystko na dziś. Trochę wiedzy dzisiaj było, mam nadzieję, że to się Państwu wszystko ułoży. Ja z mojej strony bardzo dziękuję za uwagę i życzę owocnej nauki. Do widzenia.